my! Na pewno nie graliśmy źle, graliśmy dobre spotkanie, kontrolowaliśmy je. Arek, jak widzieliśmy, że ma dobre uderzenie, no i to wykorzystał. Jakiś tam kawałek miejsca. No i piłka idealnie wpadła koło słupka. Potem przeważaliśmy, przeszliśmy na trójkę obrońców, mieliśmy swoje sytuacje. Niestety nie udało się strzelić, ale Zagłębie też miało swoje sytuacje po kontrach. Jest 1-1, no trudno, bo dzielimy się punktami. Na pewno tego żałujemy i jedziemy teraz do Warszawy powalczyć o następne 3 punkty. No tak, początek był dobry, strzeliliśmy szybko bramkę, kontrolowaliśmy ten mecz i gdzieś tam myślę, że w połowie zaczęła się taka trochę nonszalancja, głupie straty i z tego wzięła się bramka dla Zagłębia. Nie doskoczyliśmy i 1-1, później już było coraz ciężej, żeby strzelić bramkę. Druga połowa, staraliśmy się atakować, ale nie do końca te akcje nam wychodziły i 1-1. Myślę, że my też się otworzyliśmy, chcieliśmy strzelić drugą bramkę, zaatakowaliśmy większą ilością zawodników, no i tak jak mówi, Zagłębie wtedy nas kontrowało. Wydaje mi się, że straciliśmy 2 punkty, bo mieliśmy swoje sytuacje, a mówię, na koniec już spotkanie się otworzyło i chcieliśmy też zdobyć drugą bramkę i dlatego tak to wyglądało. My chcieliśmy wygrać mecz i zaatakowaliśmy większą ilością osób, odkryliśmy się i Zagłębie miało groźne kąt.